I witam Was w kolejnej odsłonie Flight Gear, open source'owego symulatora. W dzisiejszym odcinku powiemy coś sobie bardziej o monitorowaniu wydajności we Flight Gear. Powiemy też sobie później, jak włączyć wielowątkowość, tak żeby tutaj zobaczyć, jak możemy troszkę sobie przyspieszyć renderowanie klatek. No i ogólnie sobie zobaczymy też, dlaczego Flight Gear ma problemy z wydajnością i co jest tego przyczyną i dlaczego no, jest to też istotne, jeżeli chodzi o rozwój Flight Geara i o przyszłość Flight Geara. Także na początek uruchommy sobie symulację i zobaczymy, jak możemy właśnie monitorować wydajność dzięki silnikowi graficznemu, jaki tutaj z jakiego korzysta Flight Gear, jest to OpenSynGraph. No, jestem wczytany w symulatorze, wybrałem sobie domyślną Cessnę. Jestem też umiejscowiony w Warszawie, mam też tu wczytane pewne scenerie samego lotniska w Warszawie, jak i ogólnie też budynki z OpenStreetMap. No i teraz zobaczmy sobie, jak właśnie monitorować wydajność. Idziemy sobie tutaj w menu Debuguj i wybieramy tutaj Konfiguruj rozszerzenia programistyczne. Myślę, że jest to jedna z lepszych opcji, żeby się przyłączać między tutaj właśnie statystykami OpenSynGraph. Tu właśnie mamy combo boxa nazwanego OpenSynGraph Statistics i w tej chwili statystyki są wyłączone, są off. I tu mamy takie opcje jak Show Frame Rate. Dalej do tego jest plusik, czyli jest dodawany ViewGraph. Później są dodawane widoki kamer i dodawany jest Viewer Scen. Dajmy sobie najpierw tą pierwszą opcję Show Frame Rate i widzimy teraz, że wyświetla nam się Frame Rate, czy po prostu ilość klatek generowana na sekundę. I kolejne opcje dokładają nam kolejne rzeczy. Dwójeczka pokazuje nam właśnie Viewer Graph, czyli taką wizualną reprezentację tego, co zajmuje czas, jakie tutaj funkcje, jakie etapy renderingu zajmują nam jaki czas. Mamy też wykres. To jeszcze sobie to pokażemy dokładnie, omówimy dokładnie później. Mamy też widok, który nam pokazuje statystyki co do kamer, to też sobie powiemy troszkę później. Ja teraz tylko pokażę Wam właśnie, jak to wygląda i między czym się tu można przyłączać. I mamy kolejny widok jako view. Jest to OpenSynGraph Viewer, takie podsumowanie całej sceny, to też omówimy sobie dokładnie później. Także między takimi stanami tutaj możemy się przełączać. No i oczywiście z tego combo boxa możemy sobie włączyć dowolną opcję, czy jedynkę, czy dwójkę, czy od razu wskoczyć na czwórkę i tak dalej. Ale jeszcze możemy użyć innych opcji do przełączania się między tymi tutaj statystykami. Możemy też wybrać sobie tutaj tą opcję przełącz statystyki ekranowe i to po prostu działa cyklicznie, że teraz przeszliśmy w stan off. Teraz damy jeszcze raz przełącz statystyki ekranowe i mamy frame rate. Tutaj ważne, że menu nam zasłania ten frame rate. Jeżeli go nie widzimy, to musimy sobie albo tutaj w widoku włączyć auto hide menu bar, czyli automatyczne ukrywanie menu, albo wciskamy F10, żeby to menu nam się ukryło. Wtedy zobaczymy frame rate. No i dalej, jeżeli będziemy znowu używali tej opcji przełącz statystyki ekranowe, to mamy kolejną opcję, czyli reprezentacja ta graficzna i kolejny przełącz statystyki ekranowe kamera. Przełącz znowu i statystyki ekranowe jako właśnie viewer z OpenSynGraph i przełącz statystyki ekranowe. Jeszcze raz przełącz i wyłączyło się, tak? I tak możemy cyklicznie to sobie przełączać. Troszkę jest to niewygodne, bo za każdym razem musimy szukać w tym olbrzymim menu debuguj tej pozycji, co nie zawsze jest tutaj wygodne. Z tego okienka troszkę lepiej tym operować, no ale minus jest taki, że renderuje nam się to okienko, a taki rendering okienka też wpływa troszkę na renderowanie. Dlatego ja też sobie do tego przełączania zrobiłem skróty klawiszowe. Jak tworzyć skróty klawiszowe, mówiłem w odcinku 7. Ja zrobiłem sobie dokładnie multi-key, czyli taki zestaw kilku klawiszy, których trzeba użyć, żeby coś włączyć. I multi-key rozpoczyna się od dwukropka, więc piszemy dwukropek, pojawia mi się okienko i zrobiłem sobie coś takiego jak D, jak debug i dalej używam S, dlatego że to jest blisko koło D i jest jak S, jak statistics i włączam się pierwsza opcja,
Później znowu daję dwukropek ds. Pojawia mi się teraz ten graf i kolejne ds. Kolejne okienko i kolejne okienko i ds jeszcze raz i wyłączyło mi się wszystko. Tak, także tutaj raczej będę korzystał z tego, bo to mi ułatwia tutaj przełączanie się. Nie będę musiał tam operować tymi okienkami. Oczywiście tego nie będzie u was, tych skrótów klawiszowych, bo te skróty klawiszowe trzeba sobie samemu dodać. No tutaj jak jesteście ciekawi, chcecie podejrzeć jak ja to zrobiłem, to oczywiście odsyłam do odcinka 7, to po pierwsze, po drugie możecie też podejrzeć jak ja to zrobiłem, po prostu dałem sobie tutaj ten multi-key do mojego pliku keyboard XML. No i tutaj tak, użycie klawisza D i dalej użycie klawisza S, które mi przyłącza, tak w ten sposób mam zrobiony binding, jako property adjust, gdzie przełączamy property on screen statistics i tak dajemy step co jeden. Także w ten sposób to sobie rozwiązałem. Tu oczywiście mam jeszcze inne przypisania, żeby się też szybko przełączać między daną opcją po prostu cyframi 0, 1, 2, 3 i 4. Także na przykład od razu mogę sobie włączyć wszystkie statystyki wpisując dwukropek D4. Ale to tak na marginesie dla ułatwienia sobie życia, żeby sobie włączać te statystyki. Także włączmy sobie tą pierwszą opcję pokazania sobie frame rate'a, czyli ilości klatek na sekundę. No i oczywiście jest to też ważny wyznacznik, który nam pokazuje, jak właśnie dużo klatek nasz komputer jest w stanie wygenerować, jeżeli chodzi o flight gear. I tutaj jest też taka ciekawostka, że możemy sobie z widoku, opcję widoku, tu też możemy sobie włączyć show frame rate. Ja zawsze używałem poprzednio z tej opcji, dopóki właśnie tutaj sobie nie rozkminiłem tego całego, tych całych statystyk z OpenScene Graph. Tak i można powiedzieć, jaka jest różnica, bo tutaj mamy te tak frame rate z tej opcji włączone z flight geara. Ja to sobie tutaj przeniosę, chociaż teraz troszkę mniej to widać, ale ogólnie tak, tutaj mamy frame rate, to jest pokazywany z właśnie silnika graficznego OpenScene Graph, ten frame rate, a ten frame rate pokazuje flight gear. I ten frame rate czasami ma różnice. W tej chwili tych różnic nie ma. No oczywiście frame rate z silnika graficznego nam się odświeża szybciej, co widać, a ten frame rate z flight geara nam się odświeża co sekundę, więc tutaj mamy pierwszą taką różnicę. Ale różnicę dosyć dużo zobaczymy, jak przyspieszymy sobie czas. Ja sobie teraz przyspieszę czas klawiszem A. I teraz już widzimy, że moje klatki spadły nawet do 3, jeżeli chodzi o frame rate z flight geara pokazywany. A silnik graficzny mi wciąż pokazuje dosyć wysoką liczbę klatek, ponad 40, około 50 nawet. Przyspieszę czas dalej, 4. Może to skieruję to na samolot. Będzie też więcej widać. Tak, frame rate jest teraz nawet 60, bo się skierowałem widokiem na kokpit samolotu. I widać teraz dużą różnicę, im bardziej będę przyspieszał czas, tym ta różnica będzie coraz większa. Tak? Teraz mam przyspieszenie czasu 16-krotne. W tej chwili mam według flight gear jedną klatkę na sekundę, ale w rzeczywistości mój silnik graficzny pokazuje, że mam tak naprawdę 17 w tej chwili klatek na sekundę i tak naprawdę właśnie ten frame rate z OpenScene Graph jest, można powiedzieć, prawidłowym frame rate'em. Ja to jeszcze sprawdzałem programem Afterburner i rzeczywiście to się pokrywało, to co pokazywał ten program, z tym, co pokazuje frame rate z OpenScene Graph. Więc tu mamy troszkę jakby przekłamanie, jeżeli chodzi o flight geara, bo nawet jak poruszam kamerą, to jest to na tyle płynne, że rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że to nie jest jedna klatka na sekundę, a 15, tak, 14, bo no jest na tyle to płynne, że aż tak bardzo nie szarpie. Przy jednej klatce na sekundę to bym miał naprawdę pokaz slajdów. No i to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o frame rate'y. Dobrze, ja tą opcję na razie wyłączę. No i włączmy sobie kolejną opcję, czyli ten nasz cały tutaj graf. I to jest bardzo ciekawa opcja. Tutaj po pierwsze mamy informację threading model, czyli model wątkowości, tak? Czy też właśnie jak tutaj, w jakim modelu flight gear używa wątków. No i w tej chwili mamy tylko single threaded, czyli po prostu używany jest jeden wątek.
Tak jak mam teraz procesor z 24 wątkami, to tak naprawdę FlightGear używa tylko jeden wątek. Czyli w zasadzie mój CPU się w większości przypadków nudzi, bo większość wątków jest w ogóle nieużywanych, aż 23 wątki są nieużywane, a tylko jeden jest używany i rzeczywiście Afterburner mi wtedy pokazuje, że na przykład FlightGear używa CPU na poziomie może 5%, tak? I jest to jak najbardziej prawdziwe, no bo nie wykorzystuje wszystkich wątków, całej mocy obliczeniowej mojego procesora. I też później sobie zobaczymy, jak tutaj możemy sobie zmienić ten tryb wątkowości, żeby sobie włączyć właśnie wielowątkowość. I zobaczmy sobie teraz, co się dzieje tutaj na tym grafie i co oznaczają te wszystkie tutaj informacje. Ogólnie renderowanie klatki zostało podzielone tutaj na pewne kroki, pewne etapy, czy też pewne funkcje, które mamy tutaj wymienione na tej liście. Mamy event, później jest update. Później mamy zdublowane CAL Draw GPU i znowu CAL Draw GPU. I CAL Draw GPU jest zdublowane dlatego, że to zależy od ilości kamer, jaka jest używana obecnie we FlightGear. No i to widzimy, że jest to zdublowane podwójnie, to oznacza, że FlightGear używa dwóch kamer. Dwóch kamer, czyli też takich dodatkowo dwóch przebiegów, dwóch kroków do wyrenderowania całej sceny. Jestem tutaj domyślnie uruchomiony w trybie atmosferycznego rozpraszania światła i ten tryb wykorzystuje dwie kamery, bliską i odległą. Jak sobie włączymy kolejny krok, to zobaczymy te kamery. Mamy kamerę 0 i kamerę 1, czyli dwie kamery. Far kamera, czyli odległa kamera i window kamera. To jest jakby ta bliska kamera. Dlatego mamy właśnie podwójne tutaj te renderowanie, czyli cała scena jest renderowana dwa razy. Kamerą właśnie tą bliską, odległą znaczy najpierw i tą bliską. No i teraz omówmy sobie mniej więcej, co oznaczają te poszczególne tutaj etapy renderowania jednej klatki. Mamy na początku event. I to uruchamia się jako pierwsze. Są to po prostu zdarzenia, jakie są wysyłane do FlightGeara z klawiatury, myszki, naszych tam kontrolerów lotu. Czyli po prostu FlightGear, czy też ten silnik renderowania musi obsłużyć pewne zdarzenia. I właśnie robi to w tej funkcji event. No i w tej chwili widzimy, że ten event zajmuje bardzo, bardzo mało czasu. Tu mamy czas podany w milisekundach. Jedna milisekunda to jest tysięczna sekundy. A tu mamy 0,0 tam coś, tak, milisekundy, więc bardzo mała liczba. Ale jak zacznę na przykład tutaj sobie okrążyć myszką, to już widzimy, że już się zrobiło 0,2, tak, czyli już to zdarzenie ruszania myszki troszkę tam podnosi czas potrzebny na event. Jak przestanę ruszać, to spadło do 0,03. A najbardziej właśnie zauważyłem, że jak zaczniemy kręcić rolką myszki, teraz kręcę rolką myszki i tam są nawet skoki do 7 milisekund, więc wtedy taki event potrzebuje, zabiera czas 7 milisekund na klatkę, żeby obsłużyć właśnie na przykład kręcenie rolki myszki. Widzimy to też na grafie po prawej, że ta kreska przy evencie nam się wydłuża, tak? Tutaj mamy też reprezentację graficzną tego czasu, jak długo zajmuje dane zdarzenie, znaczy dana ta funkcja czasu w jednej klatce. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o zdarzenia. Dalej mamy update. Update, czyli jakby aktualizacja. Tutaj jest to aktualizacja całej naszej sceny, która ma się wyrenderować, dlatego że świat nie jest statyczny. Tam są animacje, tam się coś przesuwa i tak dalej, tak? Więc wiadomo, tutaj update dba o to, że wykonuje pewne właśnie operacje na obiektach, które wymagają animacji. Na przykład kołysanie się drzew, czy teraz jak tutaj nam samolot tutaj jedzie po płycie, tak, to on wymaga, takiego pozycja wymaga aktualizacji. I tu mamy czas, ile właśnie też ten update zajmuje milisekund w jednej klatce, tak, którą renderujemy. No i tu jest już 2 milisekundy mniej więcej, taka stała wartość na ten update. Dalej mamy coś takiego jak CAL i jest to, jak już wiemy, zdublowane, dlatego że mamy dwie kamery. I CAL jest to z angielskiego jakby eliminacja, odstrzał, tak to należy tłumaczyć dosłownie. Ale w grafice 3D to oznacza eliminowanie obiektów, które są poza polem widzenia kamery. Chodzi o to, że jak my teraz widzimy tutaj jakieś tak obiekty, budynki, samoloty, to one są w polu widzenia kamery i je należy wyrenderować, ale jeżeli coś jest obok,
poza już tym zasięgiem albo za nami. Tak, te obiekty tam są, ale one nie muszą być renderowane, no bo i tak ich nie widzimy, więc nie ma sensu zajmować czasu na rysowanie czegoś, czego nie widzimy. Dlatego ta funkcja cal, ona ma za zadanie właśnie przelecieć się po całym drzewie sceny i sprawdzić, które węzły tego drzewa są widziane w obrębie kamery i je zaznaczyć jako drawable, czyli do narysowania. A jeżeli nie, to zostaną odrzucone i nie będą rysowane. No i taka funkcja też zajmuje troszkę czasu. Tu widzimy, że jest to 3,5 milisekundy prawie u mnie. Też widzimy reprezentację graficzną tego paseczka, ile on zajmuje w obrębie jednej tutaj klatki. Dalej mamy draw, czyli rysowanie. To zajmuje mi prawie 4 milisekundy w tej chwili. No i o coż tu chodzi? To i czym się to różni od GPU, tak? Bo GPU oczywiście to już jest renderowanie przez kartę graficzną. A draw i wszystko, co było powyżej do draw, jest wykonywane przez nasz procesor CPU, a nie kartę graficzną. Więc draw jest też wykonywany tutaj przez CPU i on jakby no, rysuje w taki sposób, że właśnie on przetwarza geometrię. Bo zanim cała geometria zostanie wysłana do karty graficznej, do GPU, żeby to wyrenderować, to najpierw trzeba ustawić stan dla tej geometrii, ustawić na przykład tekstury, ustawić przeróżne różne parametry, które są wymagane dla danego obiektu, żeby go narysować, czy na przykład też oświetlenie, czy jakieś tam inne opcje, kolory, wektory normalne i tak dalej. Więc to robi draw. Draw też przetwarza piksele, czyli ma też znaczenie dla draw rozdzielczość, w jakiej będziemy renderowali sobie Flight Geara. No i wczytywanie i organizowanie tekstur. Tutaj takim też prostym testem jest na to, żeby sprawdzić, czy przyczyną na przykład wysokiego draw jest geometria, czy piksele, no to wystarczy tak uruchomić Flight Geara w trybie okienka i sobie zmniejszyć to okno i zobaczyć, czy ma to wpływ na draw, czy nasz draw się zmienia. Jeżeli draw się zmniejsza wraz z zmianą, tak, zmniejszeniem rozmiaru okna, bo wtedy jest mniej pikseli do wyrenderowania, no to oczywiście tutaj mamy problem z rozdzielczością, tak, zbyt dużą rozdzielczością jak na nasz komputer. No a jeżeli nie ma to wpływu, tak, rozmiar okna nie ma wpływu na draw, to oznacza, że mamy tutaj zbyt dużą geometrię do przetworzenia, na przykład zbyt dużo obiektów wstawionych na scenę i nasz komputer wtedy nie daje rady tych wszystkich, tej całej geometrii w rozsądnym czasie obsłużyć. I tutaj jak zobaczymy na statystyki kamery, to dla draw najbardziej tutaj wpływ ma ilość elementów tak nazwanych drawables. Czyli takie rysowalne elementy. To są po prostu obiekty. To może być na przykład osobny budynek, osobny samolot. To jest obiekt drawable. I on, ilość tych obiektów ma największy wpływ na draw, dlatego że każdy taki drawable wymaga zmiany stanu dla OpenGL, czyli wczytywanie innych tekstur, wczytywanie innej tam geometrii i tak dalej. I to ma największy wpływ na draw, na ten czas tutaj wymagany dla tej funkcji. I drawables, jak i też ten zestaw prymitywów. Ilość tych prymitywów też ma dosyć duże znaczenie. Im większa ta liczba, tym nasze draw będzie po prostu rosło. Jeżeli chodzi o verticals, ilość wierzchołków, to nie ma aż tak dużego znaczenia, jak właśnie ilość samych elementów, dlatego że ilość wierzchołków, z jakiego składa się dany model, no nie zmienia aż tak bardzo stanu, w ogóle w zasadzie nie zmienia stanu, bo i tak przekazujemy pewną ilość wierzchołków. Oczywiście to ma już, ilość wierzchołków ma znaczenie dla GPU i też dla przepustowości naszej karty graficznej, bo jeżeli ta ilość wierzchołków będzie bardzo duża, no to oczywiście przepustowość ma znaczenie, jak i później no, wydajność już naszej karty graficznej, ale nie ma to tak dużo wpływu na samo draw, jak właśnie ilość obiektów drawables. No i mamy GPU, czyli właśnie tutaj już renderowanie przez naszą kartę graficzną. To jest, można powiedzieć, osobny wątek, tak? Bo CPU a GPU to są dwa osobne procesory, tak? Procesor graficzny już tutaj nam renderuje to, co draw przekazało mu do narysowania. I tutaj już oczywiście wszystko zależy od tego, jak mocno mamy kartę graficzną. No i w tej chwili u mnie czas GPU jest no, 3-4 milisekundy. Jest dosyć podobny do draw. No i dalej leci też CAL, DRAW i GPU do drugiej kamery, co już nie będę się powtarzał. I zobaczmy sobie teraz na nasze tutaj wykresy, co też jest ciekawe, żeby zobaczyć, w jaki sposób działa tutaj
wątkowość we FlightGear. Oczywiście w tej chwili nie mamy wielowątkowości, mamy single threaded, jak tu mamy napisane, więc tutaj fajnie widzimy, że to jest rzeczywiście pojedynczy wątek, dlatego że idąc po kolei, to się wszystko wykonuje po kolei, najpierw jest event, tu widzimy paseczek króciutki, ile ten event zawiera, ale jak się event zrobi, to dopiero może się rozpocząć update. Wtedy wykonuje się update. Jak się update skończy, to dopiero wtedy może się rozpocząć call dla pierwszej kamery i robi się call dla pierwszej kamery. Jak on się kończy, to dopiero wtedy może rozpocząć się draw dla pierwszej kamery i on się robi. I tu co ciekawe, GPU już działa niezależnie, jako ma swój procesor, więc on już może zacząć swoją pracę trochę wcześniej, nie musi czekać aż draw się wykona, bo już dostał pewne informacje do zrobienia, pewne dane do przetworzenia, więc on już zaczyna renderowanie. To, że na siebie nachodzi, jest tak najbardziej prawidłowe, bo to nam wtedy skraca czas renderowania pojedynczej klatki. Jeżeli to draw, znaczy jeżeli GPU musiałoby czekać na draw i zaczynałoby się tutaj pod koniec draw, to znaczyłoby, że coś jest nie tak z naszym GPU, że gdzieś tutaj mamy tak przymułkę. Idąc dalej, zobaczmy, że call dla drugiej kamery rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy zakończy się draw dla pierwszej kamery. Więc tu jest ciągle już zachowany jeden wątek naszego CPU. No i podobnie jak się call zakończy dla drugiej kamery, to dopiero wtedy może się rozpocząć draw dla drugiej kamery. No i na końcu GPU. Tu widzimy, że GPU już czeka na wykonanie się draw, nie nachodzi, więc tutaj widocznie albo, no nie sądzę, że moje GPU jest tutaj mało wydajne, ale możliwe, że akurat dla tej kamery GPU nie może rozpocząć pracy szybciej, bo jeszcze tam coś draw robi, musi dostarczyć do końca wszystkie informacje dla GPU. Ale tu akurat, jeżeli chodzi o drugą kamerę, ona ma dużo mniej obiektów do wyrenderowania i tu widać, że te paseczki są krótsze, mniej czasu zajmuje to ta druga kamera. Więc to ma mniejszy wpływ niż ta pierwsza kamera, która zajmuje dużo więcej czasu przy renderowaniu. No i tutaj patrząc, idąc dalej w prawo, widzimy po prostu poszczególne klatki, które się renderują. To nam drga, bo oczywiście ten czas renderingu jednej klatki jest dynamiczny, on się zmienia, więc to wszystko nam tu chodzi. Ale tu łatwo możemy to zaobserwować na tej pierwszej klatce, że jak te paseczki tutaj pracują. Idąc dalej, mamy tutaj wykres, który nam właśnie pokazuje też wszystkie te elementy renderingu pojedynczej klatki, ale też mamy na biało zaznaczony frame rate, tak? Jaki tutaj mamy frame rate i jest on tutaj teraz rysowany najwyżej. Tu widzimy pewne górki, na przykład dla, o, to była górka dla GPU, tutaj też, więc tutaj coś, były jakieś skoki, które wymagały i ciągle one są, w sumie ciągle się powtarzają, są jakieś tutaj skoki, które wymagają większej mocy, znaczy potrzebują więcej czasu na wyrenderowanie się. Tak, ale jeżeli chodzi właśnie o single thread, to widzimy tutaj tą kaskadowość tych wszystkich tutaj etapów renderowania, gdzie coś musi poczekać na coś, co się robi wyżej. No więc to nie jest zbyt wydajne, tak, bo mamy tylko wykorzystywany jeden wątek naszego CPU. No i teraz zobaczmy sobie to okno kamera, gdzie mam te dwie kamery. No tutaj właśnie mamy oczywiście podsumowanie, co znajduje się w tej chwili w polu widzenia poszczególnych kamer. Mamy dwie kamery. No i tutaj, jak mówiłem, najważniejsze jest drawables, primitive sets. Mamy też ilość wierzchołków, co będzie miało też znaczenie dla karty graficznej. Tu są różne statystyki też tutaj z OpenGL-a, jeżeli tutaj wiemy, na czym polega rendering OpenGL, to już bardziej dla programistów są też statystyki. Ale co ważne, jak zaczniemy poruszać kamerą, o, to zobaczymy, że te wszystkie liczby nam się zmieniają. A to właśnie dlatego, że ilość na przykład obiektów drawables zależy od tego, na co patrzymy. Jak zacznę patrzeć w niebo, gdzie w zasadzie jest mało obiektów do renderowania, no to widzimy, że nasze drawable spadło nawet do 82 tylko. Już widzimy, że frame rate mi podskoczył do ponad 100. I te czasy tutaj bardzo się poskracały. Jedynie update mi zajmuje podobną liczbę czasu. A jeżeli zacznę na coś patrzeć, coś bardziej złożone, na przykład tutaj na te terminale, no to widzimy, że już ilość obiektów do renderingu kamera ta odległa ma aż 2830. No i zaczynają mi się tutaj te czasy wydłużać. I tak samo sama jedna klatka mi się wydłuża. No oczywiście dla testów polecam wyłączyć VSync, tak? Bo on będzie nam blokował ilość klatek na przykład do 60.
też warto wiedzieć, że mamy też opcję tutaj w opcjach renderowania, dławienie klatek. Jeżeli to sobie włączymy, to też zobaczymy, że tak nie uzyskamy więcej klatek niż 50, jeżeli tutaj mogłoby być to lepiej, tak, lepsza liczba do osiągnięcia. Tu widzimy, że te czasy tych poszczególnych funkcji są króciutkie, ale i tak klatka czeka na ten VSync, na to dławienie, więc no, mamy ograniczenie klatek do 50 i tu mamy taką no, pustą przestrzeń, zanim się ta klatka skończy renderować, to tu w zasadzie nic się nie dzieje, bo po prostu czekamy. Czekamy bezczynnie. A jeżeli to wyłączymy, to widzimy, że ta klateczka już się zwęziła, tak? Czyli czas potrzebny jest krótszy na jej wyrenderowanie i mamy wyższą liczbę klatek powyżej tego dławienia. Tak, także jeżeli chodzi o kamerę, to widzimy właśnie, jak to wszystko nam się zmienia w zależności od tego, gdzie patrzymy. I jeszcze sobie włączymy kolejną opcję, czyli nasz view, okno view, gdzie mamy statystyki całej sceny, czyli wszystkich obiektów. Tutaj widzimy na przykład, jak mamy też drawable, to mamy potężną liczbę 32 403 obiekty do wyrenderowania. Ale jak też poruszymy kamerą, to widzimy, że to aż tak bardzo się tutaj nic nie zmienia. Dlatego, że oczywiście to się zmienia teraz, bo się tam doczytują kafle i to się jednak zmienia. Ale jak się doczytają te kafle, to te liczby przestaną nam się zmieniać, dlatego że ten OpenSyncGraph Viewer, on pokazuje wszystkie obiekty, jakie są wokół nas na całej scenie. I to w zasadzie nie powinno mieć znaczenia, w którą stronę patrzymy, bo są też obiekty obok nas, za nami i one na tej scenie są. I to nam właśnie pokazuje ta opcja View. Tu też widzimy, że ona bardzo zamula, w sensie ilość klatek mi spadła teraz do 12. Też widzimy, jak ta klatka jest teraz długa, bo ona po prostu zajmuje dużo więcej czasu do wyrenderowania. No ale to nie jest efekt tego, że trzeba coś renderować dodatkowo, tylko po prostu tutaj jest jakaś funkcja procesora, gdzieś nam się tu wcina między update a call, która nam zlicza te wszystkie elementy i ona po prostu powoduje, że spada nam liczba klatek, no bo ona potrzebuje dużo czasu, żeby te wszystkie informacje wyciągnąć. I to nam właśnie wydłuża strasznie teraz czas potrzebny na rendering jednej klatki. Dlatego sobie wyłączmy tą opcję. No i już jest lepiej, tak? Jest płynniej. Oczywiście samo to renderowanie tutaj tych wykresów i tego wszystkiego też troszeczkę zajmuje czasu, więc to też może nam troszkę tutaj ten wykres zniekształcać tak w rzeczywistości, jakbyśmy tylko latali już bez tych wykresów, ale to nie jest aż tak duży impact jak samo to okienko viewera, więc to możemy sobie w miarę na ekranie trzymać. Aż tak wielkiego impaktu na klatki nie ma. Dobrze, teraz zobaczmy sobie, co się stanie, jak będziemy sobie włączać inne opcje co do wątków. No i jeżeli chodzi o tą wielowątkowość, to najpierw musimy też wiedzieć, jakie tam opcje mamy dostępne, jeżeli chodzi o ten tryb właśnie wielowątkowości. Tu mamy pewien właśnie artykuł na wiki FlightGeara. How to activate multicore and multi-GPU support. Tu nie będę się wgryzał, co oni tutaj sobie pisali, ale tu mamy właśnie tą listę parametrów. Czyli nie tyle parametrów, co opcji, jakie możemy sobie włączyć. Poprzez tutaj ustawienie property jest to sim rendering multithreading mode. I możemy sobie ustawić tutaj dowolną opcję tutaj wymienioną. No i zobaczmy sobie, jak będzie się zachowywał tutaj nasz rendering po włączeniu poszczególnych opcji. Najpierw wybierzemy sobie automatic selection, czyli wybór automatyczny. Czyli ja tu sobie kopiujmy sobie to. Teraz we FlightGear idziemy w ustawienia i tutaj w dodatkowe ustawienia wpisujemy sobie ten parametr. Równa się i wybierzmy sobie najpierw to automatyczne ustawienie. Co ciekawe, OpenSyncGraph powinien automatycznie nam zadziałać z tym ustawieniem Automatic Selection. Chociaż nie wiem, czy to nie było od jakiejś wersji nowszej, a FlightGear jeszcze używa starszej, gdzie domyślnie jest używany ten wątek pojedynczy.
co może nie jest dobre, tak? I dlatego warto sobie chociażby włączyć ten automatic selection. Ale zobaczmy też, czy on ma tutaj sens i czy on tutaj nam coś poprawi. Jestem w symulatorze, tym razem użyję tutaj opcji z menu, żeby wam przypomnieć, jak to się robi. Przełącz statystyki ekranowe, w tej chwili mamy tylko frame rate, więc dajmy jeszcze raz przełącz statystyki ekranowe i mamy nasz wykres i mamy właśnie napisane, że teraz automat uznał, że wybierze opcję draw thread per context. No i teraz to oznacza, jak to czytać, tak? To oznacza, że draw jest uruchamiany, ta funkcja draw jest uruchamiana w osobnym wątku, ale per context. Context to można powiedzieć, że jest to okno, w którym się renderuje grafika. Tutaj to oznacza, że event update oraz call, one są uruchamiane w wątku głównym, a jeżeli chodzi tylko o funkcję tą draw, to ona się uruchamia w osobnym wątku dla każdego kontekstu. I tu już możemy zobaczyć na wykresie, co to nam powoduje. Dlatego, że tu jak zobaczymy od góry, idzie nam kaskadowość ładnie, znaczy ładnie, to jest niefajne, ale idzie nam kaskadowość, czyli nie jest wielowątkowość używana. Najpierw są eventy, później jest update, później jest call i to wszystko na siebie czeka, później jest draw i to też na siebie czeka, ale jeżeli chodzi już o drugą kamerę, to widzimy, że funkcja call nie musi już czekać na draw pierwszej kamery. Może się wykonać od razu, jak już się wykona też call dla pierwszej kamery. No i tu już mamy pewną oszczędność czasu. O, ten właśnie 1,3 milisekundy mamy oszczędność. Jeszcze byłaby większa oszczędność, gdybyśmy mieli jeszcze więcej kamer, a nadchodzi kompozytor, który wykorzystuje już więcej kamer, bodajże 6. I kompozytor też sobie włączymy i zobaczymy, jak to wygląda. Ta oszczędność będzie wtedy jeszcze większa. Więc już widzimy, że mamy ciutkę lepiej. Czy to jest aż tak bardzo odczuwane we frame rate? Może aż tak nie, tak? Bo to jest raptem 1,3 milisekundy w tej chwili dla jednej klatki, więc pewna oszczędność jest, ale szału nie robi, tak? Tutaj jeszcze może być pytanie, dlaczego ten wybór automatyczny wybrał mi akurat tą opcję draw thread per context, a nie na przykład te inne. No i tutaj trzeba by zajrzeć, jak działa algorytm tego wybierania automatycznego. Działa to tak, że najpierw jest sprawdzane, że gdy mamy tylko jeden rdzeń CPU, czy też jeden wątek, czyli sam CPU jednowątkowy, oraz jest jeden kontekst, to zawsze zostanie wybrany single threaded, czyli pojedynczy wątek. A w przypadku, gdy mamy wiele rdzeni procesora, ale pojedynczy kontekst, i tak jest w moim przypadku, bo mam jedno okno, a wiele właśnie wątków na CPU, to zostanie właśnie wybrany draw thread per context. A z kolei, jeżeli mamy liczbę rdzeni na CPU większą lub równą ilości kamer oraz ilości kontekstów, czyli okien, no to zostanie wybrana ta właśnie ostatnia opcja. Jeżeli chodzi o tą opcję, że cool draw thread per context, to ona raczej z automatu nie zostanie chyba nigdy wybrana, z tego co zauważyłem. Ale możemy ją sobie włączyć, tak? Włączymy sobie teraz po kolei, zobaczmy sobie teraz tą opcję. Czyli zobaczyliśmy już, jak działa single thread, jak działa, teraz zobaczymy, zobaczyliśmy, jak działa draw thread per context, teraz zobaczymy, jak działa para cool i draw per context, czyli cool i draw będzie w osobnym wątku, więc idziemy do flight geara, ustawienia i teraz sobie zmieńmy, zamiast tego automatycznego wyboru, wybierzmy sobie call draw thread per context, lećmy, no i włączmy tu sobie nasze statystyki. No i zobaczmy, czy to coś zmienia, tak? Mamy tutaj ten mode, tryb, że jest call i draw per context. Ale jak zobaczymy tą kaskadę, jak się tutaj nam to renderuje na wykresie, no to ja tu nie widzę, żeby coś szło, żeby, no, nie, wszystko na siebie czeka, tak? Mamy to, w zasadzie nic mi to nie zmienia w porównaniu do single threaded, więc ta opcja, no, raczej nic mi tutaj nie poprawi. A to ciekawe, bo troszkę, no powiem wam, że troszkę tego nie rozumiem, dlaczego właśnie tutaj nam to nic nie poprawia, bo samo draw powodowało nam, że ten call robił się równolegle z draw, a tu mamy, aha, może dlatego, że to jest właśnie para, że to call i draw są robione jako para, więc one się trzymają razem na zasadzie, że
muszą wykonywać się jedno po drugim i może dlatego nic to nie zmienia. Ok. Tak, bo tak dla przypomnienia, tutaj w głównym wątku jest robiony event, update, ale już Cal i Dro trzymają się razem jako para i uruchamiane są w osobnym wątku dla każdego kontekstu. Więc tutaj rzeczywiście ten Cal i Dro uruchomią nam się w osobnym wątku, ale nic to nie zmienia, bo to jest wykonywane razem, więc niczego nam to nie poprawiło. Przyjrzyjmy się kolejnej opcji. I ostatnią opcją, jaką możemy sobie włączyć, jest tutaj taki kombine dosyć złożony. Jest to Cal Thread per Camera, czego jeszcze nie było. Oraz osobno mamy Draw Thread per Context. Więc włączmy sobie teraz te opcje. Więc teraz we Flight Gear ustawienia zmieniamy to tutaj na tą opcję i lećmy. I włączmy sobie tutaj, zróbmy to teraz z tego okienka. Opcja druga od razu. No i widzimy, że nasz mode jest włączony, ten długaśny, z tą długaśną nazwą. Co możemy zauważyć? Przede wszystkim zauważymy, że Cal, dwie te funkcje Cal dla dwóch kamer, one rozpoczynają się równolegle w dwóch osobnych wątkach, więc działają już niezależnie. Tutaj widzimy, że no, pierwszy Cal musi poczekać na update, aż się zrobi. Później może się robić draw po zrobieniu Cala z pierwszej kamery, ale niestety nasze draw z drugiej kamery musi tak poczekać, aż się zrobi draw z pierwszej kamery, więc nie może iść tutaj też równolegle po Calu z swojej drugiej kamery. Tutaj może miałoby to większy sens, jeżeli byśmy mieli też wiele wątków graficznych GPU. Tutaj ja mam jedną kartę graficzną, więc jest chyba jeden wątek GPU, więc tutaj mi to za bardzo nic nie poprawia. Znaczy poprawia tyle, że właśnie nasze kale wykonują się równolegle od razu. Jakby tych kamer było więcej, to też zobaczymy w kompozytorze, to pójdzie wszystko. Wszystkie kale ze wszystkich kamer pójdą równolegle w osobnych wątkach. Co też będzie dobrym przyspieszeniem. I teraz w zasadzie widzimy, że dwie opcje nam coś dają. Daje nam opcja Draw Thread per Context albo ta, co teraz mamy ją włączoną. I teraz musimy się zastanowić, co jest dla nas lepsze. Czy właśnie to, że równolegle wykonują się kale, bo jeżeli więcej czasu zajmują nam kale, to może lepiej uruchomić tą opcję, którą mamy teraz, żeby one wszystkie szły równolegle, a mamy wtedy na przykład krótsze draw. Albo zrobić to z opcją Draw Thread per Context, gdzie właśnie kale poszczególnych kamer będą się wykonywały równolegle z draw poprzedniej kamery. Więc jeżeli kal jest krótszy niż draw, no to lepiej może też użyć opcji tej drugiej Draw Thread per Context. No ale to już oczywiście zależy od tego, co wasze wykresy wam pokażą, jakie wy macie sprzęty i tak dalej. No ale jest to ciekawe opcje, możemy tu sobie powłączać właśnie wielowątkowość i zobaczyć na wykresie, jak te wszystkie funkcje się zachowują względem renderowania naszych klatek. Tutaj też zobaczmy sobie, jak to się zachowuje, jeżeli sobie coś pozmieniamy w opcjach renderowania. W tej chwili mam włączony ALS i on jest domyślnie używany teraz we Flight Gear. Jeżeli go sobie wyłączymy, widzimy teraz, że rendering troszeczkę przyspieszył. Jeżeli sobie to włączę, to tak, draw zajmuje mi ponad 4 milisekundy, GPU prawie 4. Jak to wyłączę, to ciutkę spada, tak? Jest ciutkę lepiej. No ale też mamy, powiedzmy, troszkę brzydszą grafikę, nie mamy tego fajnego rozpraszania światła w atmosferze. No i tak samo możemy sobie próbować tutaj coś powyłączać, włączyć, wyłączyć, zobaczyć, jak się zachowuje tutaj, jak się w ogóle zachowują nasze tutaj poszczególne tutaj te funkcje, etapy renderingu jednej klatki. Teraz zobaczmy sobie kompozytora, jak on tutaj wygląda na grafie. Także mam tutaj przygotowaną ikonkę już do odpalenia się z kompozytorem. W tej chwili po prostu ja to odpalam, tak żeby była jasność, to jest program FGFS-Compositor.exe, on siedzi w katalogu bin, przynajmniej na Windowsie, tam gdzie macie zainstalowaną swoją wersję Flight Geara.
I też uruchamiam ją z parametrem launcher, oczywiście, żeby mi się uruchomił launcher. Uruchomy kompozytor. I tutaj w ustawieniach, tak, mamy te wszystkie ustawienia, jakie były. To jeszcze oczywiście włączam sobie cienie dla kompozytora, żeby były. No i nasza ta opcja, niech będzie ta ostatnia, którą sobie ustawiliśmy. Cool thread per camera i draw thread per context. Lećmy. I włączę sobie statystyki. I zobaczmy teraz, co tu się dzieje. Widzimy, że mamy już dużo więcej kamer. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz zobaczmy, że nasza wielowątkowość może mieć jeszcze większy sens, dlatego że widzimy, że wszystkie teraz opcje, te znaczy funkcje CAL wywołują się w tym samym momencie, równolegle, no dzięki czemu nie muszą na siebie czekać. Gdybyśmy mieli pojedynczy wątek, to by wszystko szło kaskadowo i byłoby gorzej z klatkami. Ale oczywiście im więcej samych kamer, to oczywiście to też będzie nam, ogólnie wydajność nam spadnie, tak? Bo każda kamera też no, wymaga swoich funkcji wywołań typu CalDraw i GPU. No i ogólnie tak, frame rate mi spadł, jest około 40 w tej chwili. Tu widzimy, że najwięcej zajmuje nam ta kamera przedostatnia, jeżeli chodzi o rendering. Najwięcej zajmuje CalDraw i GPU. Włączmy sobie jeszcze widok tych kamer, okno tych kamer i mamy, że tak, mamy te kamery od 0 do 5, czyli jest 6 kamer. No i tu też widzimy, że przedostatnia kamera czwarta, oznaczona jako czwarta, jeżeli chodzi o obiekty rysowalne, ma ich aż prawie 4000, 3790. No i stąd też oczywiście wiadomo, że rysowanie dla tej kamery zajmie nam najwięcej czasu. No i dlaczego kompozytor ma więcej kamer? No to oczywiście dlatego, że każda kamera odpowiada za pewne efekty graficzne, które są tutaj, no, które będzie tutaj oferował FlightGear, czy też oferuje FlightGear dzięki kompozytorowi, jak na przykład cienie, lepsze oświetlenie i tak dalej. No i każda kamera właśnie potrzebuje tutaj jakiś, tak, jakiś feature graficzny renderuje i dlatego mamy aż tyle kamer. No i tutaj też polecam wam tak przetestować sobie, co będzie lepsze, czy właśnie ta opcja dla multi-threading, czyli call thread per camera i draw thread per camera, czy może lepiej będzie ustawić sobie samo draw thread per kontekst, nie kamera, tylko kontekst. Chociaż ja uważam, na przykład teraz patrząc, najlepsza będzie ta opcja. Dlaczego? Dlatego, że tutaj paseczki draw są dosyć krótkie, a dłuższe są kale, więc lepiej jest, żeby wszystkie kale szły mi równolegle, niż to, żeby ten kal wywoływał się pod tym draw, a ten kal będzie się wywoływał pod tym draw, a ten na przykład dużo dłuższy będzie wywoływał się pod tym draw, więc tutaj według mnie uzyskałem najlepszą wydajność dzięki tej opcji, którą mam ustawioną teraz, jeżeli chodzi o wielowątkowość. Dobrze, wróćmy do domyślnego FlightGeara bez kompozytora. I ja teraz wybiorę sobie UFO. A no właśnie po to, żeby nie zużywać tutaj procesora na renderowanie kokpitu. I polecimy sobie do Nowego Jorku. A to dlatego, że jak może widzieliście mój poprzedni film, ja pokazywałem scenerię Nowego Jorku, która bardzo, bardzo zamulała. I zobaczymy, co to jest to zamulanie, dlaczego ono jest. Bierzmy sobie tutaj lotnisko Kennedy'ego. Dobrze, dajmy tą opcję, niech będzie. Dobrze, jesteśmy w czytaniu, ja tutaj wystartuję. Ups, nie w tą stronę. No, chyba mamy dużą mgłę. Nie wiem, czy ja tutaj się odnajdę w tej mgle. Dajmy sobie ładną pogodę. Ładna pogoda. O, dobra, coś widać. Gdzieżby tu lecieć? Chyba gdzieś tam. Albo przed siebie, chyba tak. Włączmy sobie opcję
tutaj właśnie naszych statystyk. W tej chwili frame rate jest dosyć fajny, 60-70 nawet klatek wskakuje. Mamy tę wielowątkowość włączoną, że kale wywołują się równolegle w tym samym czasie, więc nie czekają na siebie, bardzo fajnie. Widzimy teraz, że doczytuje mi się tutaj cała moja sceneria i ona tutaj jest olbrzymia, tak? Ta ilość budynków i tak dalej jest przeolbrzymia. Jeżeli włączę też kamery, to możemy też podejrzeć ilość obiektów rysowalnych. W tej chwili jest znośna 2000, więc jest ok. Też sobie lecę pomalutku. Ale podlećmy sobie tam na Manhattan. Tam było najgorzej. Też nie jestem pewien, czy dobrze lecę, ale mam nadzieję, że tak. Tu ilość obiektów jeszcze jest spoko, nawet spada, bo jeszcze mi się sceneria też i nie wczytała dokładnie w całości. Ale już widzimy, jak się nam tutaj paseczki dosyć wydłużają, jeżeli chodzi o update i kal. Kal już zajmuje 12 milisekund. I już jest słabo, 20 klatek. Ilość obiektów do narysowania wcale nie jest tak duża, 1400. Prymitywy. No trochę ich jest, też 1500 teraz. To jest mniej więcej chyba to miejsce, które nam najbardziej zamulało. Tak, na przykład tutaj. 8 klatek. Zatrzymajmy się. Tak, tutaj widać. Tak, ilość obiektów drawables jest dosyć mała, 2000. To powinno spokojnie mi udźwignąć. Prymitywów 2200. Ale zobaczmy, co się dzieje tutaj, tak? Mamy update 55 milisekund i funkcja cal 60 milisekund. A samo rysowanie nie jest, tak, nie jest tutaj obciążające. Niecałe 4 milisekundy. No, 3,5. GPU już trochę zajmuje. Około 30 milisekund. Ale tak czy jak najbardziej tutaj zasobożerne jest, są funkcje update i cal. Co mnie dosyć, no, intryguje. Nie wiem, dlaczego takie, dlaczego w ogóle update to jest w ogóle dla mnie zagadkowe, bo przynajmniej jak się domyślam, update powinien tylko aktualizować animacje i takie rzeczy, a tu mamy w sumie statyczne budynki, ale możliwe, że tam ta funkcja, no chyba, że właśnie tak, że ta funkcja i też musi po tym drzewie grafu sceny, musi też przelecieć przez te wszystkie obiekty i je posprawdzać i może dlatego. No i tak samo cal jest tutaj długi, a to pewnie dlatego, że właśnie tych dużo obiektów i też ta funkcja musi tam po tym drzewie sceny, tak, musi przejść przez to całe drzewo i wyszukać tych elementów, które mają być odrzucone, a które mają być widoczne. Tutaj ciekawe, jak zmienimy kąt patrzenia, na przykład na ziemię, to widzimy, że kal nam bardzo mocno zmalał, no bo w tej chwili mamy mało budynków w obrębie kamery i tutaj kal bardzo szybko je wynajduje. Ale update zostaje dalej bardzo długi. I to w tej chwili update mi robi największe problemy, jeżeli chodzi o renderowanie. Już nawet nie sama renderowanie grafiki, jak GPU czy Draw są bardzo w porządku.
Ale sam update jest tragedia i tu już jest jakiś problem, myślę, z optymalizacją tego, bo no, nie powinno chyba tak być. Tutaj prawdopodobnie właśnie, że te wysokie są kale i update'y, może być to, że jest właśnie źle zorganizowane te drzewo grafu sceny, że jest albo zbyt płaskie te drzewo, albo jest zbyt złożone. No i to pewnie jest zbyt złożone może. I no, nie zostało to może dobrze zoptymalizowane i dlatego tak to wygląda, że ten cały call i update nam tutaj zżerają najwięcej, jeżeli chodzi o obliczenia. To jak popatrzymy troszkę w inną stronę, już ten nam nasz call troszkę spada. Jest lepiej, ale update ciągle zamula, gdy jesteśmy w tej strefie największej zabudowy. Jeżeli się oddalimy, to będzie, podejrzewam, lepiej. Dobra, odpalę rakiety, odlecimy stąd i zobaczmy, jak się będzie tutaj zachowywał ten wykres. No tutaj kal nam spadł mocno, ale update nie odpuszcza. Chociaż teraz troszeczkę zelżał. O, zelżał znowu mocno. No troszkę to dla mnie zagadkowe, dlaczego ten update akurat. Tą funkcję kal jeszcze rozumiem. Jest dużo obiektów na ekranie, więc musi przez nie wszystkie sprawdzić, czy mają być wyświetlane. Ale że update, to jestem troszkę zaskoczony. No więc tutaj rzeczywiście coś jest nie tak z optymalizacją chyba bardziej, bo to jest dosyć dziwne, żeby statyczne budynki na update'cie tak dużo czasu potrzebowały na jakieś tam obliczenia aktualizacji. Też się zastanawiałem, czy to nie jest efekt tego, że mamy samochody, bo to one potrzebują aktualizacji update'u swojej pozycji, że sobie tutaj jeżdżą po drogach. Ale nie sprawdziłem tej teorii, czy to rzeczywiście ma jakiś wpływ. Ale to by oznaczało, że tam jest co więcej ulic, więcej tych samochodów. To już widzimy, że update szaleje. 60 milisekund. Dobrze, wyłączmy to, wróćmy do Warszawy. Dobrze, tak jeszcze, bo zapomniałem wam powiedzieć, że tak jak latałem właśnie w Nowym Jorku, wybrałem sobie UFO, żeby wyeliminować renderowanie na przykład kokpitu samolotu, tak jak teraz jesteśmy w kokpicie i tak ono też potrzebuje, tak zabiera troszkę czasu przy renderingu. No jeżeli chcemy testować samą scenerię, to dlatego warto wybierać UFO, ale gdy lecimy samolotem, to też mamy możliwość pozbycia się renderingu kokpitu. Możemy to zrobić właśnie tutaj z opcji Debuguj. Wchodzimy sobie w Przeglądaj wewnętrzne właściwości. Tu idziemy do gałęzi Sim i dalej Rendering. I tu mamy jeszcze dalej Draw Mask, rysuj maski. I tu mamy pewne elementy, które możemy sobie wykluczyć całkowicie z renderingu, na przykład wykluczyć samolot. W tej chwili jest wartość true, czyli samolot się renderuje, no i go widać. Tu możemy też sobie oczywiście włączyć nasz graf, żeby zobaczyć, jak się tutaj zmieni czas dla renderowania jednej klatki. I możemy, tak, w tej chwili mam jakieś 60 klatek. Jeżeli wyłączę rendering samolotu w ogóle, to robimy najlepiej, najprościej, trzymając klawisz Ctrl i klikając myszką tutaj w daną pozycję, na przykład w Aircraft. No i widzimy, że liczba klatek mi troszkę urosła, podbija nawet do 80 paru, więc możemy zobaczyć też, jaki impact ma sam samolot na renderowanie tutaj naszej scenerii, no, czy w ogóle całego obrazu we FlightGear. Jeżeli włączymy samolot, to klatki troszkę spadają. Tu widzimy też, po wykresie możemy też zaobserwować tego najlepiej. W tej chwili jest w miarę tak stabilnie ta kreska
biała, odpowiadająca klatkom na sekundę. Jeżeli wyłączę samolot, widzimy, że poszło w górę, czyli klatki nam wzrosły. Tak samo możemy wyłączyć chmury na przykład, więc jeszcze lepiej powinno się to renderować, jeszcze szybciej. Możemy wyłączyć też modele i możemy wyłączyć w ogóle teren cały i mamy już tylko niebo. No i w tej chwili mam, no, mocno skaczę, ale 400, 200 do 400 klatek na sekundę. Nie wiem, czy on, tak ten licznik mocno skacze. I w zasadzie teraz no, nic nie musi tutaj FlightGlitz za bardzo renderować, poza jakimś tam słońcem i kopułą nieba. No, jest też księżyc. Możemy dać na przykład sam samolot i zobaczyć, ile zajmuje rendering samego tutaj wnętrza samolotu. Mamy całkiem przyzwoicie 160 klatek nawet. Więc sam samolot tak aż może tutaj nie zamula. Jak właśnie teren, tak, bo klatki już spadają do 90. No i to też taka ciekawa funkcja, że możemy sobie tutaj powyłączać pewne opcje i zobaczyć, które elementy zajmują nam tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o rendering. Chociaż nie rozumiem modelu, bo budynki dalej stoją. Nie do końca wiem, czym jest modele. Także tak na marginesie i zobaczmy sobie kolejny monitor systemu, który tutaj nam pokaże podsystemy dla FlightGeara. To jest opcja debuguj i monitoruj wydajność systemu. Mamy tutaj kolejną taką opcję. To nam się wczytuje na dole okienko i jest wczytane. Może też tutaj skieruję na ciemniejszy kokpit, żebyśmy widzieli bardziej, co tu jest napisane. Cóż to jest? Tutaj musimy wiedzieć, że ten graf u góry, który widzimy, on dotyczy się tylko renderowania grafiki. I ten graf to nie jest nawet graf z FlightGeara, to jest graf, który zawiera w sobie silnik graficzny OpenSceneGraph. I dzięki temu, że OpenSceneGraph takie coś w sobie ma, to i FlightGear może nam tutaj pokazać, jak wygląda tutaj renderowanie innej klatki. Ale oprócz samego renderowania, FlightGear ma swoje podsystemy, które używają tutaj naszego CPU i też mają wpływ na wydajność. I tutaj nawet na artykule wiki we FlightGear można przeczytać, że to jest nawet bardziej kluczowe niż same klatki renderowane przez silnik graficzny. Był podany taki przykład, gdzie no, wyobraźmy sobie, że nasz FPS pokazuje wartość 50, czyli mamy 50 klatek na sekundę, co można powiedzieć jest dobrym rezultatem. Ale w rzeczywistości wygląda to tak, że przez pierwsze pół sekundy FlightGear tak renderuje się w 100 klatkach na sekundę, a przez drugie pół sekundy mamy 0 klatek na sekundę. Więc średnia nasza wynosi 50, tak jakby nam pokazywał tutaj frame rate. I moglibyśmy być zadowoleni, bo mamy 50 klatek, ale z drugiej strony zobaczymy, że animacja nam szarpie. Bo jeżeli przez pół sekundy będziemy mieli 0 klatek, no to będzie to odczuwalne wzrokowo, że tutaj mamy szarpanie, mimo że mamy 50 klatek na sekundę. I tutaj przyczyną mogą być właśnie te podsystemy FlightGeara, które mogą nam zamulać tutaj CPU i powodować, że mimo że sceneria nam się wyrenderowała bardzo szybko w 100 klatkach na sekundę, to coś zabrało nam dużo jeszcze czasu, no i mamy wtedy mniej płynną animację. I tutaj takim wyznacznikiem płynności animacji jest tutaj, tu mamy tą wartość podaną jako worst frame delay, czyli najgorsze opóźnienie ramki. To jest czas potrzebny do wyrenderowania jednej ramki, czyli im niżej, tym lepiej, tak, bo tym szybciej się ta nasza ramka renderuje. Co ciekawe, to też możemy sobie włączyć tutaj w opcjach widoku i tu też mamy show frame spacing. Jak włączymy tą opcję, to widzimy ją tutaj na samym dole w rogu. Czyli to jest to samo, to jest też ten czas renderowania jednej klatki. Jak widzimy, te wartości są no, niemal identyczne zawsze. Czasami zauważyłem, że jest różnica, ale to jest w zasadzie to samo. No jak jest różnica, to tam rzędu jednej milisekundy, tak jak teraz, 23-24 było. Tak więc to jest po prostu czas renderowania się jednej klatki, czy też właśnie, jak to można powiedzieć, odstępy między klatkami, tak? Czyli to opóźnienie w renderowaniu. I tak naprawdę ta wartość jest też kluczowa, żeby
sprawdzić płynność naszego flight geara. Jeżeli zobaczymy, że wydłużenie się tego czasu renderowania, tego opóźnienia renderowania w milisekundach jest wyższe razem z spadkiem FPS-a, to oznacza, że przyczyną jest po prostu GPU, tak, że ilość klatek spada i razem nam się podnosi wartość w milisekundach opóźnienia dla jednej klatki, no to winą jest GPU. A jeżeli FPS są stałe, a tutaj ten czas opóźnienia jednej klatki nam tak tańcuje do góry i później spada i znowu do góry i spada, a FPS są stałe, to znaczy, że coś jest nie tak z tutaj podsystemami flight geara, bo to one wtedy będą nam zajmowały po prostu CPU. No i tutaj mamy jeszcze takie informacje jak najgorszy i średni FPS. Tu mam w tej chwili najgorszy, pierwsza liczba to jest najgorszy FPS i średni. I tutaj też ważne, żeby te dwie liczby były do siebie zbliżone. Im bardziej są zbliżone, tym lepiej, tym ta animacja płynniejsza. No i dalej mamy listę podsystemów, tak, mamy submodule, czyli podmodułów. No i w tej chwili widzimy, tu mamy na przykład cumulative, czyli skumulowaną liczbę milisekund przeznaczoną na dany podsystem we flight gear i im wyższa wartość, to oczywiście całościowo, już nie patrząc w obrębie jednej klatki, ale całościowo, odkąd uruchomiliśmy ten monitor, ten podgląd, to widzimy, ile milisekund zjadł nam dany podsystem. I tu na przykład najwięcej, jak widzę, mi zjadł input. Tak, już mamy 11 tysięcy milisekund. No i to ciągle rośnie. Tu mamy jakieś inne podsystemy, na przykład LOT, czyli jakby model LOTu. Mamy instrumentation, czyli instrumenty. Mamy events, jakieś zdarzenia też, które też tam troszkę zjadły. Mamy na przykład ATC, mamy wejście-wyjście, skrypty NASAL, GUI i tak dalej. Tak? Tu mamy wszystkie podsystemy flight geara. To też będzie inaczej wyglądać, jak uruchomimy na przykład samolot. To dam autostart na szybko. Widzimy po prostu, że więcej podsystemów się włączy. Na przykład powinien nam wskoczyć dźwięk. Tak, na przykład widzimy teraz, że sound, czyli dźwięk, też zaczął troszkę konsumować czasu. Mamy też na przykład Traffic Manager, który też tak obsługuje tutaj sztuczną inteligencję innych samolotów. No i tu właśnie raz, że możemy zobaczyć, ile całościowo nam to zjada czasu. Total troszkę nie rozumiem, szczerze mówiąc. Ale mamy maksymalną dalej kolumnę, czyli ile maksymalnie nam to zabiera w danej chwili, tak? Milisekund, minimalną liczbę i średnią liczbę milisekund. I mamy coś takiego jak standard deviation, czyli odchylenie standardowe. To jest też taka stała ze statystyki, która tutaj też jest istotna o tyle, że jeżeli te wartości są tutaj bliskie zeru, to lepiej dla płynności animacji. Jeżeli te wartości, tak jak tutaj teraz input mi troszkę wskoczył, to odchylenie standardowe jest dosyć duże, a tu jeszcze było większe, dwójka mi gdzieś tu wskoczyła do innych podsystemów, no to tym gorzej dla płynności, tak? Odchylenie standardowe to jest, można powiedzieć, im liczba większa od zera, tym to odchylenie od średniej jest coraz większe, tak? Jakby rozstrzelenie tych wartości czasu jest bardziej odchylone od średniej. Tutaj mam przycisk sortuj i on tak troszkę średnio działa, jeżeli chodzi przynajmniej o Windowsa. Ja tutaj jak uruchamiałem tą samą wersję flight geara na Linuxie, to sortowanie mi po prostu działa i rzeczywiście mi sortowało po tej pierwszej kolumnie. Tutaj coś się lekko zmieniło, ale mam wrażenie, że ten przycisk tutaj nie działa sortowania, ale wtedy byśmy mieli to ładnie posortowane. Niestety tutaj na Windowsie tego nie zobaczymy. A szkoda, wtedy byśmy widzieli, które podsystemy najbardziej nam tutaj pobierają. Zżerają czasu, jakby to powiedzieć. No i tyle, jeżeli chodzi o monitor systemu. No i może na koniec omówmy sobie ogólnie, dlaczego flight gear, można powiedzieć, zamula. Dlaczego zamula? No na przykład dlatego, że ja mam tutaj dosyć wydajny procesor graficzny, jak i CPU, a niestety no jakiś mega tutaj płynnej animacji też nie mam. No i można powiedzieć, że największym w tej chwili złem dla flight geara jest oto ta biblioteczka nazwana Pelip.
To jest od Portable Game Library. No i w zasadzie zobaczcie sobie, jak ta strona wygląda. Ona wygląda jak przełom lat 90-2000. I to jest bardzo stara biblioteka, która miała ułatwiać właśnie tworzenie różnych tam gier w OpenGL-u. No i rzeczywiście ułatwiała, tak? Bo tutaj miała wiele podsystemów, które były i też odpowiedzialne za renderowanie grafiki, za inputy, czyli przyjmowanie jakichś tam zdarzeń z joysticków, klawiatury, myszki i tak dalej. Problem w tym, że ta właśnie biblioteka jest bardzo stara i ona używa OpenGL-a w wersji 1, czyli tej pierwszej wersji OpenGL-a. Tutaj warto wiedzieć, że po drodze mieliśmy OpenGL-a wersji 2, OpenGL-a wersji 3, wersji 4, aż w końcu cały OpenGL został zamieciony i został zamieniony inną biblioteką Vulkan. No a Flight Gear nasz został przy Pelibie jeszcze z OpenGL-em, częściowo z OpenGL-em 1.0, a to dlatego częściowo, bo właśnie w 2006 roku tak nastąpiło przepisywanie tutaj Flight Geara pod silnik graficzny OpenSyngraph i to bardzo dobrze, że już zaczęto odchodzić już wtedy od tego Peliba. Ale niestety nie zrobiono tego całościowo i ten Pelib wciąż jest niestety wymagany, żeby Flight Gear działał. I to jest w tej chwili największa bolączka i niestety wciąż wiele systemów używa tego Peliba, a są to na przykład rysowanie GUI. Dlatego jak im więcej okienek otworzycie sobie w GUI, to też zauważycie, że klatki spadną i to już znacznie. Może przy jednym okienku i się nie zauważy, ale jak tego się to trochę natwiera, to klatki mogą spaść. Tak samo rysowanie HUDA też wymaga tego Pelib. Jest rysowane starymi metodami i dodatkowo też niektóre panele w kokpicie też tutaj opierają się na tych starych metodach. A czym są te stare metody rysowania i dlaczego są złe, to zobaczmy sobie po prostu w kodzie źródłowym Flight Geara. Tutaj pobrałem sobie kod źródłowy Flight Geara. Poszukajmy sobie takiej metody jak glbegin. Właśnie sposób renderingu typu glbegin. To są funkcje OpenGL-owe. Bardzo niewydajne funkcje to są, które tak mają za zadanie wyrenderować jakąś bryłę na ekranie. I one wręcz zostały już zakazane i tak nieużywane od którejś tam wersji OpenGL-a i nie powinno się ich po prostu używać. Niestety jak się człowiek uczył OpenGL-a, chociażby w latach 90. był taki słynny kurs, Nehe się nazywał. Sam się z niego uczyłem OpenGL-a, no i tam na początek pierwsza lekcja to było używanie tego glbegin i glend. I żeby na szybko sobie tutaj jakieś wierzchołki powstawiać i utworzyć z tego jakąś bryłę i coś sobie narysować, jakiś sześcian, jakąś kostkę i tak dalej. I ją później animować, obracać i się nią bawić. Niestety to było zło, tak? Bo uczyło programistów bardzo złych nawyków używania bardzo nieefektywnej metody do renderowania i używanie tego w jakichkolwiek grach czy symulacjach jest po prostu no wielkim złem dla wydajności. A to dlaczego? To dlatego, że jak mówiłem wcześniej, tutaj CPU musi ciągle zmieniać stany i podawać coś do karty graficznej. I przez to karta graficzna musi czekać na CPU, aż ona tutaj wywoła poszczególne te funkcje, które przekazują coś do karty graficznej. Czyli najpierw trzeba powiedzieć, że robimy glbegin, ok, karta graficzna czeka teraz, aż dostanie koordynaty dla tekstury, dla jakiegoś tam wierzchołka, później dostaje koordynaty tego wierzchołka i tak dalej. Później dostaje koordynaty tekstury dla kolejnego wierzchołka i same współrzędne kolejnego wierzchołka. No i to wszystko wymaga niepotrzebnie takiego ping-ponga CPU, GPU, CPU, GPU. Obecnie oczywiście wszystko się to robi za jednym zamachem. Na zasadzie wywołuje się pewne funkcje, jak tam było, chyba było w OpenGL na przykład GL Draw Array albo GL Draw Elements. Najlepiej jeszcze z indeksowaniem wierzchołków. Czyli po prostu jedną metodą się podawało do karty graficznej. Weź mi to narysuj, tak? I już. I nie było tutaj tego wszystkiego po drodze. Tak, co każdy wierzchołek, podawanie tych współrzędnych wierzchołków i tak dalej, więc to jest wielkie zło dla renderowania. No i zobaczcie, ile tego tutaj siedzi w samym kodzie Flight Geara. A do tego Flight Gear jeszcze używa biblioteki SimGear, która też jeszcze dodatkowo zawiera te wywołania glbegin. No i tak widzimy, na przykład mamy Head-Up Display, który właśnie też wykorzystuje dużo razy ten glbegin. Widzimy mniej więcej, w których tutaj to siedzi funkcjach i które korzystają z tego. No niestety tu mamy też jakiś FG panel, który też korzysta z glbegin. No i
dopóki to nie zostanie przepisane na te szybkie wywołania, na te szybkie funkcje, to niestety FlightGear nie będzie się rozwijał, nie będzie szedł w nowoczesne technologie renderowania i przetwarzania grafiki. Takie jak na przykład Vulkan, takie jak też Metal na Maca. To będzie ciągle stopowało FlightGeara przed pójściem dalej na nowe rozwiązania. No i też pokażę wam parę screenów, jakie wykonałem z włączoną opcją Afterburner, która nam pokazuje zużycie tutaj GPU, jak i CPU. I w tej chwili na przykład FlightGear przy tej scenerii Nowego Jorku zabierał mi moc GPU tylko na 31%, a CPU na 5%. Oczywiście ktoś mógłby się zbulwersować, jak to, mam potężną kartę graficzną, dlaczego FlightGear mi nie wykorzystuje GPU na 100%, niech to przecież przelicza wtedy dużo, dużo szybciej i da mi dużo, dużo więcej klatek. Niestety tu chodzi o to, że FlightGear teraz zużywa twoją moc GPU najbardziej wydajnie jak możliwe, na przykład jeżeli chodzi o renderowanie brył, wierzchołków i tak dalej, ale na przykład moja karta graficzna ma jeszcze więcej mocy w sobie poprzez inne funkcje, których w ogóle FlightGear nie używa, na przykład Ray Tracing, którego w ogóle FlightGear nie używa i ta funkcjonalność w mojej karcie graficznej się nudzi, tak? Ona nic nie robi. Tak samo jakieś inne potoki renderowania mogą w ogóle nie być używane przez FlightGear, przez co ten Afterburner mi pokazuje, że jeżeli ileś tam elementów leży i ma 0% używalności, a na przykład obrabianie wierzchołków ma 100% wydajności wtedy, tak? No to jakaś tam średnia z tego wychodzi, że jest to tylko 33% dla całego GPU, całościowo, tak? Więc tutaj FlightGear uzyska 100%, czy tam blisko 100%, może nigdy nie uzyska 100%, ale blisko 100%, tylko wtedy, jeżeli będzie przepisany na jakieś nowocześniejsze API graficzne po pierwsze, to na przykład jak ten Vulkan, i rzeczywiście zacznie implementować, twórcy zaczną implementować jakieś też shadery, czy efekty graficzne, czy różne te ray tracingi, nowoczesne technologie do renderowania grafiki, no to wtedy dopiero ta GPU będzie rosło i wykorzystywanie tego GPU będzie rosło. Podobnie CPU, tak? Jeżeli ja tutaj mam ten wielowątkowość włączoną, ale mam tylko dwie kamery, więc tak naprawdę może tam FlightGear używa trzech wątków z mojego CPU, który ma 24 wątki, no to CPU jest używane tylko w 5%. Tak? Też można się oburzyć, jak to, dlaczego nie używa 100%? No bo używa tylko trzech wątków, tak? A reszta się nudzi. I dlatego tak to wygląda. Tutaj dla przykładu też widzicie screena, który pokazuje mi statystyki na moim też sprzęcie, tym samym komputerze, ale jeżeli chodzi o Microsoft Flight Simulator. I tutaj mamy już zużycie GPU na 71%. A to dlatego, że właśnie ten symulator wykorzystuje już więcej jakichś nowocześniejszych technik renderowania. Może zużywa jakieś tam inne shadery, inne potoki renderowania, które też tutaj moja karta obsługuje i już one są wykorzystywane i Afterburner pokazuje zużycie GPU większe. Ale też nie jest zbyt duże, znaczy nie jest to na przykład 90 czy 100%. A to też dlatego, że na przykład ten symulator na przykład też nie używa ray tracingu do renderowania. CPU też widzimy jest większe, ale też nie ma szału, tak, że tak powiem. No bo też tych używa więcej wątków, ale też nie wszystkich, więc mam CPU z użyciem 14%. I tak jeszcze dla porównania, tutaj mamy screen z Cyberpunka, którego też sobie gram. I tu widzimy, że GPU już ma w zużycie aż 97%, ale rzeczywiście Cyberpunk, jak wiemy, używa już ze wszystkich tych dobrodziejstw technologii, jakie oferują współczesne karty graficzne, ma chociażby ray tracing. I dlatego moja karta już się nie nudzi. Cyberpunk zżera jej zasoby wszystkie. Wszystkie te elementy potrzebne do renderowania sceny są zużywane. No także niestety, dopóki tutaj programiści FlightGeara nie wyeliminują tych starych technologii do renderowania w OpenGL-u, no tak jak mówiłem, FlightGear nie pójdzie dalej i będzie ciągle, jakby można powiedzieć, pod tym względem stał troszkę w miejscu. Oczywiście tam są rozwoje, wchodzi ten kompozytor, troszkę będzie tam efektów może więcej graficznych i tak dalej, ale jednak dopóki nie pozbędziemy się balastu Peliba i nie przejdziemy wtedy na przykład na Vulkan, no to FlightGear nie będzie się tak mocno rozwijał pod kątem grafiki i wykorzystania, przede wszystkim wykorzystania sprzętu, jaki oferuje już współczesna technologia. A jeżeli wejdziemy sobie jeszcze tutaj na stronę OpenSynGraph, czyli to jest strona tego silnika graficznego, który wykorzystuje FlightGear do renderowania sobie świata, to zobaczymy, że oczywiście Open się nazywa od OpenGL, OpenSynGraph, ale już jest Vulkan SynGraph. Czyli tutaj twórcy tego silnika już przygotowują, albo już nawet przygotowali jakąś wersję, która będzie działała w nowym API Vulkana. Więc w zasadzie nic, tylko
brać i wykorzystywać. To jest chyba kolejny link. Tak, jest tutaj, jest GitHub. Jest tutaj kod źródłowy tego silnika do renderowania grafiki, więc tutaj już nowe technologie czekają, żeby Flight Gear zaczął się powoli na nie migrować i mam nadzieję, że to też nastąpi w niedługim czasie, a to chociażby dlatego, że motywacją może być to, że firma Apple zapowiedziała, że na ich Mac OS-ie raz, że OpenGL został oznaczony jako deprecated, czyli już jest przestarzałą technologią i firma Apple najwidoczniej przymierza się do usunięcia OpenGL-a z ich systemów operacyjnych, jak Mac OS i inne tam iPhone'owe systemy. No i to będzie troszkę cios dla Flight Geara, jeżeli on pozostanie przy starym PLI dalej. No to dlatego, że już Flight Gear nie będzie mógł się pochwalić, że działa na macOS-ach. Tam niestety też no, Apple forsuje oczywiście, jak to Apple, zawsze swoje rozwiązania, dlatego też odeszli od Vulkana niestety. No co też będzie utrudnieniem, bo programiści będą musieli zaimplementować w takim razie dwa rodzaje API dla Flight Geara, na przykład API Vulkana, jak i API Metal. To jest API graficzne przeznaczone na macOS-y. No ale nie nastąpi to i tak, dopóki jest jeszcze stary kod z Peliba używany we Flight Gear. Ale pewna motywacja jest, można powiedzieć, tak? OpenGL coraz bardziej będzie odchodził do lamusa i jeżeli Flight Gear ma jeszcze zostać tutaj, to będzie musiał, no tutaj programiści będą musieli właśnie w końcu to przeportować. Także to tyle w tym odcinku. Życzę Wam lotów w wysokich klatkach i płynnej animacji. Także to tyle, dzięki, cześć Wam.